Chciałam złapać trochę dystansu i świeżego powietrza, znaleźć bezpieczne miejsce na odpoczynek, miejsce pełne życzliwych ludzi. Podkarpackie, to tutaj przeżyłam niesamowitą przygodę i poczułam, co to spokój. Bieszczady przywitały mnie zapachem lasu i smakiem lokalnej kuchni. Odnalazłam bezpieczne miejsce na odpoczynek, nieograniczona przestrzeń, niesamowita gościnność i tradycja. Zaufaj sobie. Wybierz najlepsze. Wybierz Podkarpackie. Drogie panie, drodzy panowie. Zapraszamy. Nie wiem, co to za chór tam jest, który robi... ale równie dobrze możecie zrobić to tutaj. Serdecznie was zapraszamy. Zapraszamy zawodników i zawodniczki z obu turniejów. No i oczywiście, drodzy państwo, serdecznie zapraszamy naszych gości. Marek już do panów i do pani idzie. Jeżeli można jeszcze, zapraszamy tutaj. Prosimy dalej troszeczkę, tak, tak. Jeszcze dalej, bo trochę jest. Zapraszamy mistrzów, gości. Troszeczkę jeszcze. Panie komendancie, w prawo troszeczkę. Okej, już jesteśmy. Drodzy państwo, bardzo serdecznie witam pana Wojciecha Bakuna, prezydenta miasta Przemyśla. Pana Roberta Bala, przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Przemyśla. Generała Straży Granicznej Andrzeja Popko, komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pana Daniela Dryniaka, naszego brygadiera Daniela Dryniaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie pułkownika Straży Granicznej Roberta Kielara, zastępcę komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Serdecznie witam podinspektora Janusza Kiszkę, komendanta miejskiego Policji w Przemyślu. Witam kolegę Adama Mateńko, członka Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Kolegę Adama Pieczkiewicza, prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Starszego brygadiera Bogusława Szczurko, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Witam Aleka Archema, drugiego trenera RSOWi Rzeszów. Nie dotarł do nas jeszcze. Ryszarda Boska, członka Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Stanisława Gościniaka, członka Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Marka Karbarza, również ze Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Mirosława Rybaczewskiego, Złota Drużyna Huberta Wagnera. Włodzimierza Stefańskiego, Złota Drużyna Huberta Wagnera. Witam serdecznie pana Tomasza Deczowskiego, kierownika salonu Kia Multitrack. Panią Sylwietę Dali Kalandy z Banku Pocztowego w Przemyślu. No właśnie, pani Sylwia, nie wiem, dlaczego pani tam gdzieś zniknęła. Drodzy państwo, równie serdecznie witam wszystkich gości niewymienionych z imienia, nazwiska i funkcji, przedstawicieli samorządu, służb mundurowych oraz związanych z polską siatkówką. Gorąco witam mieszkańców miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz turystów, którzy przybyli na turniej piłki siatkowej
do Przemyśla. Drodzy Państwo, nasze spotkanie, zakończenie rozpoczniemy od hymnu. Bardzo proszę, do hymnu! Siódme Mistrzostwa Służb Mundurowych w siatkówce plażowej, twierdza Przemyśl. Organizatorzy poświęcili pamięci wielkiego sportowca, znakomitego siatkarza i wspaniałego człowieka, przyjaciela naszego turnieju. Tomasz Wójtowicz, bo o nim mowa, siatkarz z Lublina, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli złotej ery polskiej siatkówki, złoty medalista Mistrzostw Świata 1974 i Igrzysk Olimpijskich 1976, nominowany do grona najlepszych 8 siatkarzy świata, zasłużony mistrz sportu, odznaczony dwukrotnie złotym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe, siatkarz roku klasyfikacji przeglądu sportowego w roku 1975 i 1983. Zmarł 24 października 2022 roku po ciężkiej chorobie. Uczcijmy go minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przystępujemy do wręczania nagród. Ale zanim to nastąpi, wylosujemy specjalną nagrodę pieniężną. Panowie, gdzie jesteście?
Jan Faber, przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA, Marek Samek, przewodniczący Bieszczadzkiego Regionu IPA. Podejdźcie tutaj bliżej, panowie, tak żeby można było was zobaczyć. Raz Bartłomiej Galanty, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Losujemy tą nagrodę. W losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł, która przeznaczona jest dla jednej z par biorących udział w turnieju, par spełniających następujące warunki. Nie zajęła ta para miejsca od 1 do 4 w turnieju i jest obecna na uroczystości wręczenia nagród. Paweł Brodala, Tomasz. Paweł Chruścicki, Tomasz Brodala. Zapraszamy. Na razie odbierzecie jedynie uścisk dłoni. Po pieniądze zgłosicie się do stolika w namiocie organizatorów. Drodzy Państwo, jako pierwsze wręczymy nagrody dla zwycięzców w turnieju Open o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla, który odbył się 26 sierpnia. W kategorii kobiety miejsce trzecia Amelia Tomków i Kamila Ziomber. Zapraszam do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Przemyśla pana Wojciecha Bakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu pana Roberta Pala, panią Sylwię Fudali-Kalandyk z Banku Pocztowego w Przemyślu oraz panów Ryszarda Boska i Marka Karbarza ze Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Miejsce drugie, Jagoda Podsiadły i Małgorzata Flaga. Nagrody wręczać będą pan Wojciech Bakun, pan Robert Bal, pani Sylwia Fudali-Kalandyk oraz pan Stanisław Gościniak. Sam samodzielnie. Słuchajcie, musimy stawkę samodzielności założyć. Miejsce pierwsze, pani Anna Chodorowska i pani Weronika Puchalska. O wręczenie nagród proszę pana Wojciecha Bakuna, Roberta Bala, panią Sylwię Fudali-Kalandyk oraz panów Mirosława Rybaczewskiego oraz Włodzimierza Stepańskiego. Prosimy o podejście do podium. Pozostałe uczestniczki turnieju wręczymy paniom medale pamiątkowe. Zapraszamy panie. Medale pamiątkowe wręczą Marek Samek i Jan Faber oraz Bartosz Galanty. Czas na gratulacje i zdjęcia. I za moment będziemy na podium prosili
panów. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Na swoje miejsce idźcie. Nie, 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 wychodźcie tam z powrotem. A teraz wręczenie nagród w kategorii mężczyźni. Miejsce trzecie. Witold Pilk, Mariusz Witko. O wręczenie nagród proszę panów Wojciecha Bakuna i Roberta Bala, panią Sylwię Fudali-Kalandyk oraz panów Ryszarda Boska i Marka Karwarza. Miejsce drugie, Stefan Paszko i Marcin Sienkiewicz. Nagrody wręczą panowie Wojciech Bakun, Robert Bal, pani Sylwia Budali-Kalandek oraz pan Stanisław Gościniak. Miejsce pierwsze, Radosław Ryzner i Jakub Magierski. Medale wręczą Wojciech Bakun, Robert Bal, pani Sylwia Fudali-Kalandyk i panowie Mirosław Rybaczewski i Włodzimierz Stefański. I teraz zaprosić tych zawodników pozostałych. Ale można, jeżeli zapytasz. Dobra, lecimy dalej, ale nie muszę. Zapraszamy do zdjęcia. Pani Sylwio, proszę nie uciekać, zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy za wspólne zdjęcie. Drodzy Państwo, ponieważ widzimy, co dzieje się nad naszymi głowami, musimy nieco przyspieszyć naszą uroczystość. Włączamy czwarty bieg. Nagrody dla zwycięzców siódmych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej mężczyzn Twierdza Przemyśl 2023. O zajęcia miejsca obok podium proszę zdobywców czwartego miejsca Mateusz Szwajkowski, Tomasz Wasilewski. Drodzy panowie, oprócz medali pamiątkowych oczywiście czeka na was gotówka w postaci 1000 zł. Odbierzecie ją nieco później. O wręczenie nagród proszę starszego brygadiera Bogusława Szczurko, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, pułkownika Straży Granicznej Roberta Kielara, zastępcę komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, pana Ryszarda Boska ze Złotej Drużyny Huberta Wagnera. No właśnie. Proszę również o wręczenie nagrody specjalnej pana Tomasza Decowskiego z kija Multitrack. Trzecie czytamy. Miejsce trzecie. Kasper Wiśniewski oraz Paweł Burczak. O wręczenie nagród proszę kolegę Adama Mateńko, członka Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, komisarza Janusza Kiszkę, komendanta miejskiego Policji w Przemyślu oraz Marka Karwarza ze Złotej Drużyny Huberta Wagnera. A nagroda dodatkowa Tomasz Decowski, kija Multitrack. Co to ma było wręczyć? Idźcie wręczyć, idźcie wręczyć. Za trzecie miejsce. Miejsce drugie, Adrian Stebel i Jakub Jedkę. Nagroda finansowa 3000 zł. Nagrody wręczą Robert Bal, przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Przemyśla, starszy brygadier Daniel Dryniak, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Stanisław Gościnak ze złotej drużyny Huberta Wagnera oraz pan Tomasz Decowski z Kia Multitrack. Miejsce pierwsze. Piotr Janiak i Jędrzej Mrożyniak. Nagroda finansowa w wysokości 4000 zł. Słyszałem, że Alek Archem do nas dotarł. Serdecznie witamy i zapraszamy do nas. Nagrody za miejsce pierwsze wręczą kolega Adam Pieczkiewicz, prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA, prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, generał Straży Granicznej Andrzej Popko oraz panowie Mirosław Rybaczewski i Włodzimierz Stepański ze złotej drużyny Huberta Wagnera oraz pan Tomasz Deczowski, Kia Multitrack. Drodzy Państwo, oprócz medali i nagród finansowych, zawodnicy, którzy zajęli miejsce trzecie, drugie oraz pierwsze, otrzymują pamiątkowe puchary fundowane przez marszałka województwa podkarpackiego. Puchary w imieniu marszałka Władysława Orkiela wręczą Jan Faber, przewodniczący przemyskiego regionu IPA, Marek Samek, przewodniczący Bieszczadzkiego Regionu IPA oraz Bartłomiej Galanty, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Troszeczkę się ścieśnijcie może panowie, żeby to tak ładnie nam wszystko wyszło. I pamiętajcie, żebyście wszyscy jeszcze nie uciekali, bo na koniec czeka nas wspólne zbiorowe zdjęcie wszystkich, którzy tutaj się znajdują. Drodzy Państwo, teraz czas na podziękowania dla osób, które pomagały przy obsłudze turnieju. Tu jeszcze zdjęcia. Cztery najlepsze drużyny turnieju przed Wami, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz osoby, które zabezpieczały medycznie nasz turniej. Ratownik medyczny Agnieszka Binko, ratownik medyczny Łukasz Szaruga, ratownik medyczny Karolina Tworzydło, ratownik medyczny Celina Pinkowicz. Serdecznie zapraszam. Medale wręczą panowie Jan Faber, Marek Samek i Bartłomiej Galanty. Pamiątkowe medale dla sędziów. Piotr Pętlak, Marek Naspiński, Łukasz Ziobro, Tomasz Kielar, Mateusz Górnicki, Kamil Worosz. Zapraszam wszystkich. Medale wręczają oczywiście panowie Jan Faber, Marek Samek i Bartłomiej Galanty. Zapraszam sędziów stolikowych. Tomasz Samek, Jan Górski, Karol Cieplicki, Kacper Konieczny, Robert Gierlach i Krzysztof Książek. Zapraszam Was serdecznie. A teraz zapraszam wszystkich, którzy zostali określeni mianem pomoc techniczna.
Kamila Kalapska, Mariusz Smyl, Paweł Kocaj, Wojciech Skorża, Lech Kramarz, Łukasz Kurasz, Elżbieta Koczera, Andrzej Bydnarz, Andrzej Trojnar, Krzysztof Świerk, Katarzyna Kuźma, Bożena Kłak, Jacek Rzepa, Artur Pawłoś, Adam Wąsowicz, Paweł Żurawski, Krzysztof Niedźwiecz, Mirosław Dyjak, Bartłomiej Pedyk. W realizacji transmisji telewizyjnej oraz przyszłego reportażu na antenie Telewizji Polsat uczestniczyli Jerzy Duszko, Telewizja Pod 24, Mieczysław Turczyn, Telewizja Pod 24, Maciej Hejsak, Telewizja Pod 24, Mirosław Szczepanik, Telewizja Polsat Sport i Zbigniew Kołtoń, Telewizja Polsat Sport. Drodzy Państwo, ponieważ rzeczywiście dzieje się nad nami niedobrze, wręczamy medale, a ja w tym czasie przedstawię Państwu organizatorów, którzy wzięli na siebie ciężar słodki, a jakże, ale mocno ciężkiej organizacji naszego turnieju. Są to panowie Jan Faber, przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA, kapitan Straży Granicznej Marek Samych, przewodniczący Bieszczadzkiego Regionu IPA, podpułkownik Straży Granicznej Jacek Rzepa, major Straży Granicznej Bartłomiej Galanty oraz kapitan Straży Granicznej Witold Kość. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego zdjęcia. Tak, oczywiście. Myślałem, że dekoracja odbędzie się pod podium. Może tak zrobimy. Zaprosimy pod podium naszych szanownych gości. A może deszczu nie będzie. Wszystkich udekorowanych zapraszam w pobliże podium. I tam zrobimy sobie, drodzy Państwo, wszyscy wspólnie piękną fotkę. Drodzy Państwo, ustalaliśmy pewną kolejność, bo rzeczywiście pogoda nam się psuje i chcemy sprawnie wszystko zrobić. Najpierw staniemy wszyscy do wspólnej fotografii. Wojtku, czy mamy się ścieścić, mieścimy się, wszystko jest ok? Ja zapraszam zawodników, oczywiście, ja mówiłem wszyscy, którzy tutaj znajdują się, kochani. Tak, chodzi Jacek, dawaj. Jak najbardziej. Może do drugiego rzędu, bo jesteście trochę wysocy. Ale musicie się... Musicie wejść albo w drugi rząd, bo nie damy rady zrobić w taki sposób fotki. Zapraszamy Was tutaj. Panie generale, zapraszam do środka. Panie prezydencie.
ściśnijmy się. Drodzy Państwo, pięknie się wszyscy uśmiechamy. To wszyscy uczestnicy Ptaszek Staszek. Czy ktoś jeszcze tam do nas dociera? Nie. Okej, robimy zdjęcie i za moment ostatni akcent siódmych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej Twierdza Przemyśl 2023. Ten ostatni akcent to zamknięcie imprezy. Pozostańcie, kochani, jeszcze na miejscach. O zamknięcie oficjalne proszę pana generała oraz pana prezydenta. Jesteście panowie tutaj. Oddaję wam głos. Panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim wielkie słowa podziękowania za udział w tej imprezie, w tych mistrzostwach, wszystkim zawodnikom. Wielkie podziękowania naszym gwiazdom, które rozszerzają nas co roku i biorą udział w tych ważnych, także ważnych mistrzostwach. Ale też, drodzy państwo, serdeczne podziękowania sztabowi ludzi, którzy zorganizowali te mistrzostwa, przygotowali je, żeby mogły przebiec sprawnie, jak zwykle, bez żadnych nieprzewidzianych, co widzą ten deszcz, na to, co już kapalano chodniczymy, wydarzeń. Także serdeczne podziękowania wszystkim i oddaję głos panu prezydentowi. Panie generale, panie komendancie, wszyscy zaproszeni goście. Ja również przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom, całemu sztabowi ludzi, którzy naprawdę od wielu tygodni przygotowywali te mistrzostwa. I tak jak się żegnamy co roku. Do zobaczenia za rok na ósmych mistrzostwach służb mundurowych w siatkówce plażowej. Już dzisiaj myślę, możemy zaprosić. Dziękuję bardzo. Pozwól porwać się przygodzie, pełnej niesamowitych przeżyć. Poznaj słodki smak Podkarpacia. Przeżyj niezapomniane chwile każdą porą roku. Zakochaj się w Podkarpackim. W miejscu pełnym ciekawych historii. Podkarpackie. Odkryj naturę przygody.